W poprzednim wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani mówiliśmy o gangsterze z Ciechostowic na granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, Leszku K., nazywanym Człowiekiem z lasu. Jego grupa zajmowała się kradzieżami samochodów, wymuszaniem haraczy, napadami, podpaleniami, ale miała też na koncie zabójstwa. Jedno z nich, wyłącznie z zemsty, popełnił sam Człowiek z lasu. Ważnym członkiem tego gangu był Tadeusz G., pseudonim Truskawka. Plantator truskawek, który w rzeczywistości od lat 90. dopuścił się co najmniej kilkunastu zabójstw, choć śledczy nie wykluczają, że mogło być ich nawet kilkadziesiąt. Tadeusz G. stał też na czele grupy kantorowców, która w latach 2005-2007 w różnych częściach Polski napadała, zabijała i okradała z pieniędzy właścicieli kantorów. W tym odcinku kryminalnych opowieści przybliżymy działalność właśnie tego gangu. Zachęcamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Historii grupy kantorowców można także posłuchać jako podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Tadeusz Grzesik. Sąd wyraził zgodę na publikację wizerunku i nazwiska. Rocznik 1960. Dzieciństwo spędził we wsi Wola Jachowa w województwie świętokrzyskim, powiat kielecki, gmina Górno, 18 km i nieco ponad 20 minut drogi od Kielc. Według danych z 2017 roku mieszkały tam 1463 osoby. Rodzice Tadeusza Grzesika prowadzili gospodarstwo rolne. Poza nim wychowywali jeszcze czwórkę jego rodzeństwa. Grzesik uczył się w szkole zawodowej. Miał zostać monterem, ale zawodówki ostatecznie nie ukończył. Został cieślą budowlanym, a jak sam potem mówił, pracował w kopalniach Wujek i Makoszowy, a potem w katowickim kombinacie budowlanym. Z czasem przeniósł się do Radlina, wsi oddalonej od Woli Jachowej jedynie o 7 minut drogi. Tam mieszkał z żoną i dwójką dzieci. Oficjalnie był rolnikiem, bo założył plantację truskawek, od której zresztą wziął się jego późniejszy pseudonim – Truskawka. Na drugie, i jak się dziś wydaje, bardziej trafne przezwisko – Killer zaczął pracować na początku lat 90. i robił to nieustannie aż do 2007 roku. 19 września 1991 roku na parkingu w Cedzynie, zaledwie 3,5 km i 5 minut drogi od Radlina, doszło do potrójnego zabójstwa. Na miejscu zginęła trójka obywateli Ukrainy, dwóch mężczyzn i kobieta. Jeden z zamordowanych był jej mężem. Prawdopodobnie, gdy już nie żył, Ukrainkę dwukrotnie brutalnie zgwałcono, po czym strzelono jej w głowę, tak jak niewiele wcześniej jej dwóm towarzyszom. Samochód ofiar spalono. Śledczym udało się zabezpieczyć ślady biologiczne pochodzące od dwóch nieznanych sprawców. Z powodu niemożności ich wykrycia sprawę umorzono w 1993 roku. Powrócono do niej 8 lat później, podejrzewając o udział w zbrodni członków śląskiego gangu Janusza T., pseudonim Krakowiak. Dopiero zeznania rusznikarza Jacka P., który w 1991 roku miał przerabiać dla Tadeusza Grzesika broń, Berettę, jak się okazało, wykorzystaną w egzekucji, i materiał genetyczny pobrany od Grzesika po zatrzymaniu w 2007 roku pozwoliły powiązać go z wydarzeniami z września 1991 roku. Ustalono też drugiego sprawcę. Był nim Stanisław T., pseudonim Szangala, który jednak nie dożył skazania za potrójne zabójstwo i zgwałcenie. W 2011 roku powiesił się w celi aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Niespełna miesiąc od zbrodni w Cedzynie, 16 października 1991 roku, pod blokiem w Stalowej Woli, 108 km, godzinę i 45 minut drogi od Radlina, zastrzelono właściciela kantoru, Zenona P. Do tej egzekucji posłużyła ta sama broń, z której sprawcy korzystali przy poprzednich morderstwach. Przez kilka miesięcy panował względny spokój. W 1992 roku w Machowej na Podkarpaciu, w okolicy Dębicy, 130 km, godzinę i 56 minut drogi od Radlina, doszło jednak do zabójstwa człowieka zajmującego się handlem walutami. Był on powiązany z Tadeuszem Grzesikiem. Do 1997 roku nie ujawniono innych zbrodni, które oficjalnie i jednoznacznie można byłoby powiązać z Truskawką. W sierpniu
1997 roku w rodzinnej miejscowości Grzesika, Woli Jachowej, zginął jednak Czesław T. Najprawdopodobniej został zamordowany. Podobno chodziło o dług wobec Grzesika. W nocy z 2 na 3 lipca 1998 roku znów w Cedynie zastrzelono dwóch mieszkańców Radlina. Łukasza S., pseudonim Murzyn, i Mariusza J., pseudonim Gruby. Podejrzani o te zbrodnie byli Tadeusz Grzesik i Stanisław T., pseudonim Szangala. Powód? Ofiary miały skonfliktować się z tym ostatnim. Dosłownie 2 tygodnie później, w noc z 18 na 19 lipca 1998 roku, przy szosie w Skorzeszycach, 9 km i 9 minut drogi od Radlina, brutalnie zamordowano 17-latka, Romana K. Dwóch kolegów ofiary wcześniej pobito tak, że musieli trafić do szpitala. Przyczyną zbrodni było to, że nastolatek źle odezwał się do partnerki jednego z napastników, Adama K. Gdy kobieta wróciła do domu i opowiedziała o zaczepkach chłopaka, pijani Adam K. i Tadeusz Grzesik postanowili dać 17-latkowi nauczkę. Bili go drewnianymi kijami do momentu, aż mieli pewność, że nie żyje. Gdyby jednak to się nie udało, mieli też przy sobie broń. Po zabójstwie przenieśli ciało nieco dalej i odjechali. Rok 1999 przyniósł kolejne zbrodnie. 30 kwietnia w Niestachowie, 4 km i 4 minuty drogi od Radlina, zastrzelono Andrzeja K., kierowcę pracującego w lokalnej firmie budowlanej Resbud. Był to pierwszy krok do zastraszania konkurencji, bo Tadeusz Grzesik działał w tej samej branży i nie chciał dzielić się zyskami. 20 czerwca w Krajnie Parcelach, 8 km i 9 minut drogi od Radlina, zastrzelono Krystynę M., również pracownicę firmy Resbud. Kolejne 2 miesiące później podpalono siedzibę przedsiębiorstwa, powodując straty na co najmniej 200 tysięcy złotych. Tadeusz Grzesik znów przypomniał o sobie w 2005 roku. To wtedy stanął na czele gangu określanego potem przez media grupą kantorowców czy grupą zabójców kantorowców. Ofiarami gangsterów, mordowanymi i okradanymi z pieniędzy, byli właściciele oraz pracownicy kantorów, głównie z południowej Polski. Plan i mechanizm działania był zawsze bardzo podobny i perfekcyjny. Tadeusz Grzesik miał typować i obserwować ofiary, aby wybrać dogodne miejsce i czas napadu. Zwykle były to okolice domów wybranych osób, godziny wieczorne, możliwie dni, kiedy pogoda nie była najlepsza, co ograniczało ilość świadków na ulicach. Egzekucji dokonywali Wojciech W., pseudonim Młody, i Jacek P. Na ich wyposażeniu były pistolety maszynowe i pistolety samopowtarzalne, a nawet krótkofalówki. W ten sposób Grzesik miał im wydawać polecenia. To on opracowywał też co najmniej 2 alternatywne drogi ucieczki z miejsca zdarzenia. Sprawcy celowali w klatkę piersiową, a potem dobijali ofiary, strzelając im w głowę. Nie zawsze mieli pewność, czy i ile pieniędzy ma przy sobie wytypowana osoba. Wychodzili z założenia, że lepiej najpierw zabić, eliminując w ten sposób pokrzywdzonych jako ewentualnych świadków, a dopiero potem sprawdzać łup. Ten sposób działania śledczy uznali potem za okoliczność obciążającą, bo skuteczna kradzież pieniędzy wymagałaby ich zdaniem co najwyżej zastraszenia, a w skrajnym przypadku pobicia czy postrzelenia, ale nie zabójstwa. Napady oceniano jako perfekcyjnie przygotowane. Ich realizacja zajmowała dosłownie kilka chwil. Dlatego w pewnym momencie podejrzewano o udział w nich byłych wojskowych czy agentów służb specjalnych. W praktyce zabójcy mieli jednak z tą branżą tylko tyle wspólnego, że Jacek P. pracował wcześniej w zakładach zbrojeniowych. Wojciech W., pseudonim Młody, w przeszłości był natomiast paserem. W grudniu 2005 roku gang kantorowców miał zastrzelić właściciela kantoru w Kraśniku, województwo lubelskie, 117 km, godzinę i 47 minut drogi od Radlina. Już miesiąc później przestępcy nieskutecznie usiłowali zamordować i okraść właściciela kantoru w Sosnowcu, województwo śląskie, 170 km, 2 godziny, 14 minut drogi od Radlina. 16 listopada 2006 roku dokonali jednego z najkrwawszych napadów,
jakie w ogóle mieli na swoim koncie. W Ostrowie, województwo podkarpackie, 124 km, godzinę i 43 minuty drogi od Radlina. Z pistoletu maszynowego zastrzelili właściciela kantoru, Antoniego B., i postrzelili dwóch jego pracowników. Jeden zmarł w szpitalu, drugi odniósł ciężkie obrażenia. Do kolejnej zbrodni doszło w Przeworsku, województwo podkarpackie, 185 km, 2 godziny i 26 minut drogi od Radlina, gdzie zastrzelono właściciela kantoru Zygmunta G. i jego partnerkę Marię P. 12 stycznia 2007 roku gangsterzy napadli na kantor w Dębicy, województwo podkarpackie, 127 km, godzina i 51 minut drogi od Radlina. Działając według stałego schematu, chcieli zastrzelić właściciela punktu, ale skończyło się na usiłowaniu. Sprawcom zacięła się broń. Jeszcze w tym samym miesiącu dokonali zabójstwa w Tarnowie, województwo małopolskie, 111 km, godzina i 48 minut od Radlina. A także zabójstwa i usiłowania zabójstwa w Piotrkowie Trybunalskim, województwo łódzkie, 105 km, godzina i 48 minut drogi od Radlina. Ich ofiarą padł tam właściciel kantoru, będący jednocześnie lokalnym radnym miejskim. Przełomowym momentem okazał się luty 2007 roku, kiedy to w Myślenicach, województwo małopolskie, 172 km, 2 godziny i 29 minut drogi od Radlina, zaatakowali właściciela kantoru Stanisława P. i jego syna Łukasza P. bezpośrednio przed ich domem, kiedy wracali z gotówką z kantoru. Łukasz P. wysiadł z samochodu i wtedy pojawili się zamaskowani sprawcy. Postrzelili go w brzuch i w głowę. Stanisław P. nie zdążył zareagować. Został zabity strzałami w głowę, kiedy siedział jeszcze w samochodzie. Przy tym napadzie sprawcy wykazali się umiejętnościami strzeleckimi. Podobno w biegu 5 z 8 oddanych przez nich strzałów było celnych. Po tej zbrodni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie powstała specjalna grupa pościgowa, która, biorąc pod uwagę modus operandi przestępców, przygotowała mapę dotychczasowych napadów i portrety pamięciowe podejrzanych. Udało się też odnaleźć pistolet maszynowy Skorpion i ustalić osoby, które z niego korzystały. Ostatnią był jeden z członków gangu kantorowców. Już w marcu 2007 roku Tadeusz Grzesik, Wojciech W., pseudonim Mały, i Jacek P. zostali zatrzymani. Nie przyznawali się do winy. Ich proces ruszył w 2009 roku. Oskarżano ich o zabójstwa w Kraśniku, Myślenicach, Piotrkowie Trybunalskim i o usiłowania zabójstw w Sosnowcu oraz ponownie w Piotrkowie. Rok później wyroki dożywotniego pozbawienia wolności usłyszeli Grzesik i Wojciech W. Jacka P. skazano na 15 lat więzienia, choć to on niejednokrotnie był bezpośrednim wykonawcą zabójstw. Wzięto jednak pod uwagę okoliczności łagodzące. Jacek P. przyznał się do winy, wyraził skruchę, przeprosił, składał obszerne wyjaśnienia i zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Początkowo umniejszał swoją rolę w popełnianych zbrodniach. Z czasem jednak ujawnił śledczym także informacje obciążające bezpośrednio jego samego. Mówił, że nie jest w stanie dłużej żyć ze świadomością tego, co robił. Powoływał się przy tym na wartości religijne. Podchodził do sprawy bardzo emocjonalnie. Podczas wizji lokalnej na miejscu jednego z zabójstw był roztrzęsiony. Popłakał się i prosił, by część wydarzeń mógł pokazać już z samochodu. Nie chciał stanąć w tym samym miejscu, w którym wcześniej stał jako zabójca. Prokurator prowadząca postępowanie oceniła wówczas, że poruszenie emocjonalne Jacka P. wydaje się prawdziwe. Tymczasem w 2013 roku zapadł prawomocny już wyrok w sprawie potrójnego zabójstwa obywateli Ukrainy na parkingu w Cedzynie w 1991 roku. Tadeusz Grzesik został skazany na 25 lat za kratkami. Śledczy wciąż nie mieli jednak pełnej wiedzy i wszystkich dowodów w sprawie gangu kantorowców. W październiku 2016 roku jeden z byłych członków grupy ujawnił miejsce ukrycia broni użytej do zabójstwa Stanisława P. i jego syna Łukasza P. w Myślenicach z lutego 2007 roku. Niemal od razu dokonano zatrzymania kolejnych 5 osób. 3 z nich tymczasowo aresztowano. Przy okazji
Na jaw wyszła współpraca jednego z funkcjonariuszy podkarpackiego zarządu Centralnego Biura Śledczego z przestępcami. Potwierdzały to bilingi, z których wynikało, że gangsterzy krótko przed napadami i po nich kontaktowali się z policjantem. Został on dyscyplinarnie zwolniony ze służby, ale nie usłyszał zarzutów karnych. Na etapie zatrzymań do sprawy podwójnego zabójstwa w Myślenicach śledczy podejrzewali ujęte osoby także o napady na hurtownie, sklepy, tiry oraz o kradzieże samochodów. W grudniu 2016 roku sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie utrzymał wyroki dożywotniego więzienia dla Tadeusza Grzesika i Wojciecha W., pseudonim Młody. W związku z przyznaniem się do winy tego ostatniego, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, możliwe pierwotnie po 30 latach, zmniejszono do 25 lat. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2017 roku, zarzuty kolejnych 5 zabójstw, m.in. z Ostrowa, Tarnowa, Przeworska i usiłowania zabójstwa z Dębicy, ogłoszono Tadeuszowi Grzesikowi, Wojciechowi W. i Adamowi M. Zanim do sądu trafił akt oskarżenia, w lutym 2018 Sąd Najwyższy ostatecznie utrzymał w mocy dożywotnie kary pozbawienia wolności dla Tadeusza Grzesika i Wojciecha W. za zabójstwa w Kraśniku, Myślenicach, Piotrkowie Trybunalskim oraz usiłowanie zabójstw w Sosnowcu i Piotrkowie Trybunalskim. Pierwsza część procesu ruszyła 6 marca 2018 roku, gdzie na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób. Druga, po akcie oskarżenia z 29 czerwca 2018, obejmującym 7 osób, rozpoczęła się 17 października. Zarzuty dotyczyły m.in. zabójstw z Ostrowa, Przeworska, Tarnowa i usiłowania zabójstwa z Dębicy, ale także innych przestępstw. Mowa choćby o 3 rozbojach dokonanych z użyciem kija bejsbolowego na hurtowniach spożywczych i monopolowych, z których skradziono gotówkę oraz towary, w tym papierosy i alkohol, o łącznej wartości ponad 1 000 000 złotych. Głównymi oskarżonymi byli Tadeusz Grzesik i Wojciech W., pseudonim Młody, który jako jedyny przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dlatego na czas jego wyjaśnień wyłączono jawność postępowania. Częściowo do zarzutów przyznał się inny z oskarżonych, Mirosław T., brat nieżyjącego już wówczas współsprawcy zabójstw dokonywanych przez Tadeusza Grzesika w latach 90. Stanisława T., pseudonim Szangala. W tym czasie, po zmianach fabularnych ze względów procesowych, grupę kantorowców pokazano w 13 odcinku 3 serii serialu Pitbull w reżyserii Patryka Wegi. Obszerne reportaże na temat tego gangu emitowały natomiast programy Uwaga i Superwizjer telewizji TVN. W marcu 2019 roku sprawy dotyczące zabójstw, o które oskarżony był Grzesik, wciąż toczyły się przed sądem. Wcześniej przez 4 miesiące Truskawka zadawał setki pytań innemu oskarżonemu, a jednocześnie głównemu świadkowi do spraw zabójstw z lat 1997-1999, Mirosławowi T. Pytania dotyczyły m.in. tego, kto wyprodukował płot, który Mirosław T. miał na swojej posesji, kto i kiedy wykonywał wylewki na tej posesji oraz kiedy spuszczono tam z łańcucha psy. 2 lata później, a więc w marcu 2021 roku, Sąd Okręgowy w Kielcach za 5 zabójstw w Ostrowie, Przeworsku, Tarnowie i usiłowanie zabójstwa w Dębicy oraz 3 rozboje z użyciem kija bejsbolowego skazał Tadeusza Grzesika na dożywotnie pozbawienie wolności. Adam M. usłyszał wyrok 25 lat. Bracia Piotr i Sylwester J. 10 lat. Leszek K. 8 lat. A Mirosław K. 7 lat za więziennymi murami. Uważa się, że gang kantorowców mógł dokonywać także innych przestępstw w wielu miejscowościach na południu Polski. Między innymi w Daleszycach, Kolbuszowej czy Sanoku. Sam Tadeusz Grzesik, skazany za udział w kilkunastu zabójstwach, zdaniem śledczych mógł mieć związek nawet z blisko 40 morderstwami. To wszystko na dziś. Jeśli kryminalne opowieści na temat grupy kantorowców Was zainteresowały, możecie zostawić łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, a także kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.